Szanowanko, dziś sprawdzimy sobie, jak to ostatecznie jest z luzem zaworowym w silnikach typu OHV na przykładzie Rometa K125, gdyż na forach toczą się liczne dyskusje, na forach, w internecie. Część osób mówi, że ten luz się zwiększa po nagrzaniu, część, że się zmniejsza. Ja sam byłem zwolennikiem teorii, że luz się zwiększa. Być może trzeba się będzie przyznać do błędu, być może utwierdzić w swoich przekonaniach. Zobaczymy. W każdym razie teraz luz jest zaworowy, wyregulowany w ten sposób, że listek 005 wchodzi już tak dosyć z oporem, a 006 nie chce wejść. Dokonujemy pomiaru temperatury. 30 stopni, jest dosyć ciepło na dworze, więc jest to kompletnie zimny silnik, można by przyjąć w tych warunkach nieodpalany. No, luz jest nastawiony, tak jak powiedziałem, na 005, który już wchodzi z oporem i 006 nie wchodzi. I zobaczymy, jaki będzie po nagrzaniu. Jak widać, temperaturka jest już konkretna. Sto kilkanaście stopni. No i w takich warunkach nie udało mi się wsunąć nawet tego listka z opisem 002 najmniejszego. W związku z tym jak najbardziej przyznaję się, że gadałem totalne głupoty. Jak widać, luz zaworowy się zmniejsza po rozgrzaniu. Widocznie laski popychaczy rozszerzają się w stopniu większym niż cylinder cały z głowicą. I przez to tenże luz jest zmniejszony. Tak więc pamiętajcie o tym. Pozdrawiam, więcej filmików nadchodzi. Cześć!